Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy naleśniki cydrowe z jabłkami. Potrzebować będziemy na ciasto naleśnikowe pół szklanki mleka, szczyptę soli, pół szklanki cydru, dwa jajka, dwie łyżki stopionego masła oraz szklankę mąki. I składniki ciasta połączymy i zostawimy na 20 minut. Ponadto będziemy potrzebować 25 dekło serka śmietankowego, ulubiony może być, i 3 duże jabłka. Jabłka obiorę, pokroję w kosteczkę i uprażę, podlewając 1/3 szklanki cydru. Będę dusiła tak około 10 minut. Teraz robię ciasto i przygotowuję jabłka. Ciasto na naleśniki odpoczywa, a jabłka pokroiłam na mojej ręcznej krajalnicy i na patelni mam łyżkę masła. Przekładam jabłka na patelnię i tak jak już wspominałam, odlewam cydrem i duszę 10 minut pod przykryciem. I będziemy mieli prażone jabłka. Przykrywam i pozostawiam do duszenia na dzień. Później jabłka ostudzę. Jabłka już mam uprażone i teraz na patelnię rozgrzaną, suchą patelnię wlewam porcję ciasta. Rozprowadzam po całej powierzchni i smażymy na złoty kolor. I tak zrobię z pozostałym ciastem naleśnikowym, a później będziemy składać, smarować i składać naleśniki. Naleśniki są cieniutkie, bardzo smaczne. Naleśniki cydrowe z prażonymi jabłkami. Smażę z jednej strony, obracam i z drugiej strony. No jeszcze troszeczkę musimy poczekać. Tak, brzegi naleśników widać, że są już usmażone. Należy naleśnik obrócić i smażymy z drugiej strony. I tak zrobię z pozostałym ciastem. Naleśniki już mam usmażone i teraz będziemy składać. Smarujemy serkiem tak, aby nam tego serka starczyło na wszystkie naleśniki. Tak, daję łyżkę tego serka i posypuję jabłkami. I składamy naleśniki. Możemy w takiej formie, a możemy również zwinąć w rulon. I tak wyglądają w przekroju cydrowe naleśniki z jabłkami. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Naleśniki cydrowe z jabłkami.